Bardzo często mówi się o nas, bardzo często, bez przerwy mówi się o nas, kreatorzy XXI wieku, artyści XXI wieku. My, młodzi, gniewni twórcy, którzy obalają mity. Na zaproszenie władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w Zalipiu prowadziłem warsztaty dla pracujących tam malarek. Znajdujemy się w Zalipiu, gmina... Olesno. O? Olesno. Olesno czy Olesno? Olesno. Od razu wiedziałem, gmina Olesno, gdzie postanowiłem wspólnie z dziewczętami wykonać no coś fajnego. Słuchajcie, rzeźba, którą zajmowałem się jeszcze niedawno, jest ściągająca, ale jednak malowanie zalipiańskie to zupełnie coś innego. Jest czas, żeby dziewczyny rozwinęły swój warsztat i poznały nowe metody. Teraz tak, proszę powiedzieć, czy ja mam talent. No tak, no. Dziewczyny, dawno nie widziałeś się tak? Utalentowanego pana. Dziewczyny generalnie malują jednakowe rzeczy. Kwiatki i listki, listki i kwiatki. Wprowadziłem tam ożywczy duch nowego. Zima, no i to najważniejsze, góry. Oraz rzecz, która myślę, że dla każdego artysty jest największym wyzwaniem. Mianowicie namalowałem łubin. Ale ta kompozycja, ona mi się bardzo podoba, ta wielokwiatowa. Taki łubin. Łubin, nie? A łubin jest rzadkością na tych terenach. No, nie popularny, ale tylko, co innego miałem na myśli, że tylko niektórzy artyści podejmują się namalować łubinu. To jest trudne, prawda? No raczej tam, słoneczniki, bardzo. Bzy, słoneczniki, często. No i łubin. Ileż trzeba wysiłku, talentu i wytrwałości, by stworzyć takie dzieło. Rzeźba ma swoje zalety, ma swoje dobre strony, ale jednak malarstwo to prawdziwe powołanie artysty XXI wieku.